Jeszcze troszkę szerzej. Zaraz zobaczymy. No widać pęcherzyk ciążowy. Gratuluję, jesteś w ciąży. Słucham. Wygląda na to, że to jest jakiś 8 tydzień. O, zobacz sobie, tutaj, to jest twój dziedziuś. Czy z nim wszystko w porządku? Tak, wszystkie parametry są w normie. Czyli jest zdrowe, tak? No ja w tej chwili nie widzę niczego niepokojącego, ale na tak... Wszystkie leki, wie pani. Dobrze, to powiedz mi jeszcze raz, co to były za leki i ile ich dokładnie wzięłaś? Dziękuję. Nie wiem, no... To, co mówiłam wcześniej, czyli te ibuprofeny, ketoprofeny... Boże, przecież ich było tak dużo! Dobrze, spokojnie, zrób tak. Weź kartkę, długopis i postaraj się sobie wszystko przypomnieć i mi zapisać. A przede wszystkim się nie denerwuj, bo twoje dziecko potrzebuje teraz spokojnej mamy. Aha. Przewieź pacjentkę na zaraz. Boże, pani doktor, czy jest w ogóle szansa, że to dziecko będzie zdrowe? Oczywiście, że jest. Nie denerwuj się. Pola. Czekać, ja wrócę jeszcze po dokumenty. Co jest, co się dzieje? No mów do mnie, proszę. Jestem w ciąży. Naprawdę? To, dlaczego ty płaczesz? Nie cieszysz się? Cieszę się, ale... Rafał, zobacz, ile ja leków wzięłam. Przecież to dziecko nie może być zdrowe. To jest niemożliwe po prostu. Ale to tak ci lekarka powiedziała? Przepraszam, musimy jechać. Nie, lekarka powiedziała, że nie powinnam się tym przejmować. No widzisz, no, skoro nie powinniśmy się cieszyć. Przepraszam, pracownik.